będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat, który chcemy Państwu zaproponować. Wykrywanie i leczenie nowotworów wątroby, jelita grubego i krwi. W naszym studiu specjaliści, nasi goście, pan profesor nauk medycznych Andrzej Deptała. Witam, panie profesorze. Pan jest kierownikiem Kliniki Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, też projektor ds. personalnych i organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zgadza w Warszawie. Hmm. Drugim gościem jest pan profesor nauk medycznych Robert Flisiak. Witam. Hmm. Szczęść Boże. Jest pan przewodniczącym Central European Hematolog, Hematolog, Hematolog. Hematologic Collaboration i przewodniczący polskiej grupy ekspertów HBV, członek polskiej grupy ekspertów HCV. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i lekarz, lekarzy chorób zakaźnych z Białogostoku. witam. Szczęść Boże. I pan doktor nauk medycznych Michał Słodkowski. Szczęść Boże, Panie szczęść doktorze. Boże, szczęść Boże, Dzień dobry. Państwu. Specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych i rzecznik prasowy kolegium lekarzy rodzinnych w Polsce, też z Warszawy. Tak jest. Panowie poważna sprawa. Rak, gdy ktoś usłyszy, że jest chory na na raka, no, nie tylko drżą ręce, ale, ale też pyta się, co dalej ze mną. O tym chciałbym już za chwilę, ale chciałbym też, może panie doktorze, pan już nie, nie pierwszy raz jest razem z nami, zapytać o ogólnie o to, co dzieje się, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Ostatnie dwa lata też przyglądamy się, co rząd robi. Myślimy o, o, o pewnych nowelach, czy o tym, co, co wprowadza działania. Czy możemy powiedzieć, co właśnie się dzieje, w, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, myślimy leki 75, plus, bo to już rok mija od tego. Tak czasu likwidacja NFZ-u będzie, nie będzie, co, co dalej. No, dzieje się, jak zwykle w zakresie zdrowia bardzo dużo i tutaj można by było bardzo dużo na ten temat opowiedzieć i na dobrą sprawę mógłby powstać zupełnie oddzielny program. O każdym programie, o którym ojciec tutaj wspomniał. Ale myślę, że naszych telewizów, szanownych państwa, przede wszystkim interesują konkrety. Te konkrety się dzieją, to jest ważne. Ministerstwo, resort, regulator rozmawia ze środowiskiem, rozmawia ze środowiskiem pacjentów, rozmawia ze środowiskiem ekspertów, lekarzy, ale także oczywiście pielęgniarek. Tutaj dzieje się rzeczywiście bardzo dużo. Po latach, w których mamy wrażenie, że nie działo się aż tak nadto dużo. Jest okres rozmów, ale i konkretnych działań, ustaw, które mają zmienić, zreformować wiele rzeczy. Myślę, że takie najważniejsze to właśnie leki 75, 40 milionów opakowań, 15 milionów recept, 2 miliony 200 tysięcy osób objętych tą refundacją. Przypomnijmy, że są to leki bezpłatne leki z obszaru 30 i 50 refundacji. U podstaw tej decyzji rządu, rządu pisu i powtórzonym projekcie przez panią premier było przede wszystkim były takie statystyczne badania, które mówiły, że 28% Polaków w tej grupie wiekowej nie wykupywało w ogóle leków. A zatem jest to bardzo ważny projekt społeczny, bardzo istotny społecznie na listach, które, które no święcą już rok, prawda? Bo rok mija od wprowadzenia tego. Tej, tej regulacji ważnej dla polskich seniorów jest 105, 1530 cząsteczek i 112, 112 cząsteczek i 1530 produktów. A więc jest to lista dosyć bogata, cały czas poszerzana. Czy będzie likwidacja NFZ-u? Pytał ojciec. No, wszystko wskazuje na to, że tak jak tutaj siedzimy, oczywiście trudno nam odpowiadać za decyzje polityczne. Pan minister zdrowia mówi, że ten NFZ będzie od nowego roku w okresie likwidacji, ale jeszcze nie będzie. Będzie likwidowany na pewno. To zawsze życzylibyśmy sobie lepszych rozwiązań. tak? Jeżeli mamy coś likwidować, tak. coś zmieniać na, to, rzecz, to na plus, raczej. wydaje się, że tutaj bardzo ważne jest właśnie rozwiązania, które będą istotne dla systemu. Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej mnie jako lekarza rodzinnego, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bardzo interesuje. To bardzo istotna ustawa, która mówi o. Stawia w centrum oczywiście pacjenta, ale mówi, że podstawowym jego lekarzem ma być specjalista medycyny rodzinnej. Podkreślam, specjalista medycyny rodzinnej. Nas specjalistów medycyny rodzinnej jest 11 tysięcy na 30 tysięcy 30, na 30 pracujących w opiece podstawowej. Jest to zdecydowanie za mało, jak uważamy. No, te rozwiązania idą w tym kierunku, żeby była opieka koordynowana, a więc żeby było łatwiej dla pacjenta, łatwiej się dostać do kolegi specjalisty, z którym będziemy współpracowali, a żeby były też, były też takie mechanizmy, które wymuszą jakość w opiece podstawowej, bo co tu dużo mówić? Ten POZ jest różny i to najlepiej nasi telewizowie wiedzą, nie zawsze jest on spełnieniem ich marzeń i oczekiwań. Chcielibyśmy, żeby tak było. Moje środowisko o to, o to walczy, zabiega o jakość tej opieki, która powinna być jak najlepsza dla naszych pacjentów. To także ustawa o sieci szpitali. Ustawa niezwykle początkowo kontrowersyjna. Myślę, że trochę przycichły już te kontrowersje z nią związane. 93% środków budżetowych będzie przeznaczone na szpitale, które znajdą się w sieci. Jest siedem takich poziomów sieci: trzy poziomy podstawowe, plus szpitale pediatryczne, onkologiczne, pulmonologiczne i ogólnopolskie. Ale co to ma służyć ludziom? Otóż wydaje się, ojcze, że będzie służyło w tym sensie, że będzie to opieka bardziej holistyczna dla pacjentów, że pacjent będzie kierowany bezpośrednio do, po okresie hospitalizacji bezpośrednio do. Przychodni ambulatoryjnej, AOS-u, opieki specjalistycznej, że będzie szpital miał, zapew miał zapewnić rehabilitację tego pacjenta. Na to, rehabilitację czeka się bardzo, bardzo długo. Będzie to o tyle likwidowało kolejki, zaczynając od tej pierwszej kolejki: Izba Przyjęć, Nocna Świąteczna, Pomoc Lekarska że będzie to na pewno pewnym ułatwieniem dla chorych, którzy no w gigantycznych kolejkach, czasem z banalnymi schorzeniami, czekają w oddziałach, w szpitalnych oddziałach ratunkowych które nie do tego przecież służą. Szereg zmian dużo by można było o tym mówić. No, najważniejsza jest tutaj obecność moich szanownych kolegów obok mnie. I chciałbym, żebyśmy no, tą obecność ojca wykorzystali. wykorzystali tak. Tak jest. Panowie, rak, ludzie cierpią, chorują, no i przedwcześnie umierają. Dziś mówimy wątroba, jelito grube i mm, choroba krwi, tak, szpiczak, tak mamy A, tak. rozumieć, który jest najpoważniejszy. Czy taką gradację w ogóle możemy wprowadzać? Który jest taki najbardziej zjadliwy, którego najtrudniej leczyć, albo dotyka największą populację? Możemy powiedzieć, że Najpoważniejszy jest ten, który dotyka nas lub naszych bliskich. Zawsze będzie najpoważniejszy. A tak poważnie mówiąc, no, wszystkie schorzenia, które stwarzają zagrożenie życia, są poważne. No, trzeba sobie powiedzieć wprost, że pomimo postępu wiedzy medycznej, choroby nowotworowe są tymi, które budzą grozę wśród społeczeństwa, wśród pacjentów. Nadal pomimo, wiele z tego, pomimo tego, że wiele chorób nowotworowych daje się w jakiś sposób opanować, pomimo tego, że możemy zapobiegać nim, to informacja o tym, że ktoś zachorował na chorobę nowotworową, wzbudza przerażenie. Ja chciałbym się skoncentrować pan profesor będzie mówił o raku jelita. Ja chciałem się skoncentrować na raku wątroby. Mówimy często o wirusowym zapaleniu wątroby. Tak? Dlaczego wiążemy te dwie sprawy? Rak wątroby i wirusowe zapalenie wątroby. Ponieważ to jest jeden z niewielu nowotworów, w przypadku którego doskonale znamy przyczynę przynajmniej w większości przypadków. To są wirusy, to są zakażenia wirusami, my mówimy hepatotropowymi. W Polsce głównie jest to wirus. HCV, wirus zapalenia wątroby typu C. W związku z tym, jeżeli znamy przyczynę i mamy możliwość wyleczenia tego zakażenia, to znaczy, że tak naprawdę zapobiegamy chorobie nowotworowej. Kiedyś mówiono marskość wątroby, tak? A dzisiaj marskość wątroby marskość... i dalej... Rak. Wątroby. No na szczęście nie każdy pacjent z marskością wątroby jest od razu zagrożony rakiem, wątroby, ale na pewno w sposób zdecydowany zwiększa się ryzyko rozwoju raka wątroby u osób z marskością wątroby. Jeżeli chcemy porozmawiać o wirusie, no to powiedziałem, że, że tego wirusa możemy wyeliminować. Od roku 2015 w Polsce mamy dostępne Leki, które gwarantują praktycznie stuprocentową wyleczalność pacjentów, którzy rozpoczną i zakończą zgodnie z planem terapię. Nasze aktualne badania w Polsce skuteczności tego, tych, tych terapii bo to jest kilka terapii którymi lekarze specjaliści mogą się posługiwać w leczeniu chorych, dowodzą na to, że 95%. to jest w praktyce, nie w badaniach jakichś klinicznych, tylko nie jakaś w praktyce, projekcja, tak, tylko... tak, W praktyce na grupie wielu tysięcy pacjentów, których przeleczyliśmy w roku 2015 i 16 końca 16 95% z nich zostało całkowicie wyleczonych z zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C, co oznacza nie mniej, nie więcej, że zagrożenie marskością, rakiem wątroby u nich znacznie się zmniejsza. Nie możemy powiedzieć, że całkiem znika, bo wirus przez lata zakażenia, gdy ono trwało w organizmie, no już uczynił pewne spustoszenie, w związku z tym to ryzyko u takiej osoby leczonej... Wysokiego ryzyka możemy tak No, powiedzieć? zakażeni są zdecydowanie. No, A jaka to jest, jeżeli chodzi o populację i ilu ludzi w Polsce jest? Y 7 lat temu opublikowaliśmy, zrobiliśmy, wykonaliśmy badania jako polska grupa ekspertów HCV, które wykazały w polskiej populacji około 200-230 tysięcy osób zakażonych aktywnie replikujących wirusa, czyli takich, które powinny zostać poddane leczeniu. W tej chwili, dzięki temu, że mamy te skuteczne terapie. Ta liczba znacznie się zmniejszyła. Zmniejszyła się niestety również dlatego, że gro zakażonych zmarło, nie doczekało tej terapii, wielu zakażonych jest w podeszłym wieku. Musimy pamiętać, że zdecydowana większość, około 80% wszystkich zakażonych, szacuje, że w tej chwili to jest około 150 tysięcy Polaków, 80% nie wie o tym, że są zakażone. Właśnie, bo chciałem zapytać, bo pan profesor mówi, że, że mamy jakąś część populacji naszej, ale może jeszcze są tacy, którzy no nie wiedzą o tym. Oczywiście że ma, cukrzycę, że ma jakąś chorobę, czy, czy jest, ma wirusowe zapalenie wątroby. No, no właśnie, funkcji. jeżeli ma cukrzycę, to zwykle bardzo szybko pojawią się objawy i pójdzie do lekarza. Lekarz zdiagnozuje. W przypadku zakażenia wirusem HCV jest taki problem, że. Ten wirus daje tak naprawdę objawy wtedy, kiedy jest już bardzo późno, gdy jest marsko. Teraz bijemy na alarm i wszyscy mają iść do lekarza rodzinnego, czy? Czemu nie? Problem polega na tak. tym, że lekarz rodzinny nie może wykonać pewnych badań. Tak badanie. jest. Nie może wykonać, to znaczy może zlecić, tak. ale to niestety nie jest refundowane. Byłoby pięknie, gdyby te badania były refundowane. Do tego jeszcze nie doszło. Problem jest w tej chwili pojawił nam się, bo tak jak mówię, mieliśmy doskonałą sytuację, rok 2015-16 dostęp lekarz mógł wybierać leki. Pamiętajmy, że problem dotyczy osób, które mają różne inne choroby, otrzymują różne leki. Leki, które my podajemy im od zapalenia wątroby typu C, mają czasami interakcje, czyli wchodzą w konflikt pewien. Z tymi lekami, które pacjenci od cukrzycy, od nadciśnienia przyjmują, od e, innych schorzeń. E, mają, lekarz mając wybór z trzech, czterech leków, tak jak dotychczas mamy, e, może wybrać ten optymalny dla Rozmawialiśmy przed programem, że dostępnych jest cztery grupy lekowe, tak? A e, czy to prawda, że NFZ e, no, przymierza się do tego, żeby m, nastąpił przetarg na dwa? tylko leki czy na dwie grupy lekowe jak pan tak jak naprawdę na jeden nawet na jeden nawet no więc pytanie jakby to było z tym dopasowaniem tego leku i współgraniem no w organizmie z tym nadciśnienie cukrzyca i inne no czy możemy sobie na to pozwolić i zrobić przetarg na przykład na jeden czy na dwa gdy mówimy że mamy znacznie szerszą gamę leków My nie jesteśmy przeciwni jako środowisko y, przetargom centralnym. On, to, to nie jest złe rozwiązanie, tylko jesteśmy przeciwni ograniczaniu swobody lekarza w wybieraniu optymalnej, najlepszej dla pacjenta terapii. Propozycja Ministerstwa i nfz y, sugeruje faktycznie wybór niby dwóch leków, ale tak naprawdę jednego, bo y, jednego dla grupy pacjentów bez marskości i jednego dla pacjentów z marskością. Więc y, z punktu widzenia pacjenta to będzie wybranie dla niego tylko jednego leku. Oczywiście teoretycznie... Taki centralny przetarg znaczy tańszy lek, tak? Chyba należy, czy należałoby do tego podejść, ale czy to jest za każdym razem właśnie dobre rozwiązanie? Dla kogo? Tak, tak naprawdę to my cały czas mamy przetarg centralny, ponieważ ceny leków, tych trzech, czterech leków, które mamy aktualnie, one są wynegocjowane z producentami przez ministerstwo. Więc pod tym względem, my mamy już tą sytuację, że ministerstwo ma mechanizmy, za pomocą których obniża ceny. I ten mechanizm doskonale się sprawdzał, ponieważ od momentu zarejestrowania pierwszych, refundacji pierwszych leków, które kosztowały ponad 100 tysięcy jedna kuracja. Te ceny stopniowo obniżały się. Każdy nowy producent, wchodząc na, na, na rynek, musiał negocjować z ministerstwem, więc ministerstwo stawiało warunek. Ile, ile więc mniej więcej taka być... kuracja może kosztować? To ona pewnie też jest y, różna, jeżeli chodzi o też y, no, różnych, wiem, pacjentów. różnych pacjentów. Oczywiście, A, Ale w tej chwili ta kuracja kosztuje... E, na przykład w moim ośrodku, bo to mogę wyliczyć, każdy pacjent ma inną cenę, średni koszt to jest około 40 tysięcy złotych. Przypomnę, że więcej kosztowała terapia w epoce, gdy stosowaliśmy interferon z rybawiryną, gdy mniej niż połowa pacjentów odpowiadała na leczenie, leczenie trwało rok, a skuteczność, a bezpieczeństwo, działania uboczne były naprawdę poważne. Więc my w tej chwili mamy już ceny niższe. Jeżeli wziąłbym tylko ceny leków, koszty leczenia pacjentów od 1 maja, kiedy to miała miejsce ostatnia obniżka cen leków. To w moim ośrodku ta cena jest na poziomie 30 tysięcy złotych, a przewiduje, że w przyszłym roku ona może spaść do 25, bez żadnych mechanizmów, które ministerstwo chce wdrożyć. Mało tego, to zamieszanie wokół tego całego problemu spowodowało, że jedna z firm, która zarejestrowała już leki w Europie, od wielu miesięcy waha się. Z wnioskowaniem o refundację, a więc o przystąpienie do, ze złożeniem wniosku. Co oznacza, że być może gdyby nie to zamieszanie, już byśmy mieli znowu niższą cenę, bo kolejny producent wchodzi. Nie ma innego wyjścia, jak podając ofertę, obniżyć cenę do atrakcyjniejszej niż konkurencja. Panie profesorze, a co, co należy zrobić? Tak? Ktoś, kto będzie oglądał ten program, Zaczcie się zastanawiać nad tym, czy, czy nie jest chory, czy nie powinien się poddać badaniu, jak, jakie kroki powinien podjąć i co ewentualnie czeka go, jeżeli rzeczywiście wykryto by u niego wirusowe zapalenie wątroby typu C? No, Wykonać przede wszystkim badanie przeciwciał anty-HCV. E, przy czym, tak jak usłyszeliśmy, no, niestety nie jest to badanie refundowane, w związku z tym lekarz rodzinny nie może. Od... Zlecić w ramach rutynowych badań, ale jest bardzo dużo laboratoriów w ogóle, tak, prawda? Tak, tak. tak. Jaka jak grupa ludzi powinna zwrócić szczególnie uwagę, czy na co? zwrócić Pan mówi, że to, to nie do końca jest jest wykrywalne, tak? tak, czy ja, czy kto z nas powinien pierwszy pójść. Do lekarza i z jakich racji? Przede wszystkim osoby, które w, lat, w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach były wielokrotnie hospitalizowane, miały kontakt z placówkami opieki zdrowotnej. No, kalamy trochę mówiąc o to tym gniazdo, gniazdo tak? ale to, jest, to wygląda w ten sposób, że te procedury, które my w tej chwili mamy zabezpieczające w medycynie przed zakażeniami, Nigdy się nie ustrzeżemy tych zakażeń, ale te procedury ograniczają do minimum już ryzyko zakażeń wszelkich, również wirusami hepatotropowymi. Ale tak nie było. 10 lat temu, 15-20 tak nie było. My w tej chwili tych pacjentów, których diagnozujemy, to nie są świeże zakażenia. To są ludzie, którzy żyją z tymi zakażeniami od wielu, wielu lat. I w tej chwili nie są w stanie sobie przypomnieć, kiedy do tego mogło dojść. Powinny też poddać się badaniu osoby, które na przykład korzystały z usług gabinetów tatuażu, czy przed laty, nawet z gabinetów kosmetycznych. Trudno powiedzieć, dlatego też dokładnie wskazać, kto jest, może się czuć bezpieczny, ponieważ gabinety stomatologiczne, nawet jeżeli nie teraz, to kilka, kilkanaście lat temu, no, były źródłem zakażeń. Nie wszystko da się wysterylizować, przygotować, więc ryzyko zawsze istnieje. Ono w tej chwili jest znacznie mniejsze niż przed laty, ale jest. No i wreszcie osoby, które miały kiedykolwiek chociażby incydentalną no, sytuację przyjęcia dożylnych narkotyków. No, grzechy ludzie popełniają, młodości na przykład, potem rezygnują. Z... Prostują się, nawracają, tak. zmieniają Życie? Ale naprawdę nawet jed, jeden incydent y, m, za życia w latach tam 80, tak. kiedy Kompot był y, prawda, y, słynny tak zwany i y, y, wakacyjne przygody były różne. Jednorazowe zdarzenie mogło być przyczyną zakażenia. Dziękuję. Panie profesorze, pan profesor Deptała ragilita grubego. dziś o tym chcemy też mówić w i to grube i i krew też no, podobno zachorowalność. My jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zachorowania, jeżeli chodzi o je, grube w Europie, to prawda? No nie, nie nie do końca. To do końca. znaczy, my w Polsce mniej więcej co roku zachorowuje ponad 160 tysięcy osób na nowotwory, na różne nowotwory. Na różne. Mhm. Bo, czy, proszę pamiętać, że rak. To jest tylko jeden z rodzajów nowotworów. Co innego to będzie mięsa, co innego to jest białaczka, szpiczak to też nie rak. Tak samo chłoniak to też nie rak. W każdym bądź razie najczęstsze pośród nowotworów złośliwych są raki. I takim najczęstszym i pierwszym zabójcą w naszym kraju to jest rak płuca, głównie u mężczyzn. A jest to nowotwór typowy tytoniozależny. To znaczy osoby, które palą i dużo palą, niezależnie od tego, czy to będą papierosy, fajka czy y, y, cygara, mają wysokie ryzyko zachorowania na raka. Tak, jest podwyższonego ryzyka. Natomiast rakielita grubego jest nowotworem, który zwiększa swoją zachorowalność w naszym kraju. I obecnie jest na trzecim miejscu pod względem zapadalności mężczyzn, a na drugim, jeżeli chodzi o kobiet, czyli rok rocznie. Ponad 18 tysięcy pacjentów zachorowuje na raka jelita grubego. I niestety 11 tysięcy z nich umiera w ciągu tego samego roku. Czyli, czyli mamy duże pole do popisu, żeby. Yy, Pomóc tym ludziom, żeby zmniejszyć, czyli profilaktykę. No właśnie, tak? wykrywanie, później leczenie. Najpierw, najpierw, nie, być... najpierw profilaktyka. profilaktyka. Czyli możemy. Jeszcze przed wykryciem, tak? Je, jeszcze przed wykryciem, czyli możemy za pomocą swojego stylu życia zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego. Jeżeli nie będziemy palić papierosów, jeżeli będziemy nie, nie będziemy pić alkoholu w nadmiarze. Jeżeli unikniemy otyłości, jeżeli wyeliminujemy albo znacznie zredukujemy dietę wysokokaloryczną, bogato tłuszczową na korzyść warzyw i owoców, jeżeli będziemy się więcej ruszać, to znaczy uprawiać może niekoniecznie sport, ale wysiłek fizyczny przynajmniej codziennie przez pół godziny, to te wszystkie czynniki. Również zmniejszają ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, czyli mamy tak zwaną profilaktykę pierwotną. Jeśli druga sprawa to jest ta profilaktyka wtórna, czyli osoby, które mają zwiększone ryzyko zachorowania, a proszę pamiętać, że wiek jest już czynnikiem. Zwiększającym ryzyko zachorowania. Czyli każdy człowiek. W powiązaniu człowiek... z tymi elementami, o których pan profesor wspomniał? Nawet niezależnie. Nie. Nawet niezależnie. Czyli każda osoba, która skończyła 40 lat, a 50 jeszcze bardziej, to ma zwiększone ryzyko narażenia na zachorowanie na nowotwory. Nie, nie tylko raka jelita grubego, inne też, ale raka jelita grubego także. Jeżeli do tego jeszcze. Nadużywa alkoholu, papierosów, jest otyłe, ma cukrzycę co i tak dalej. A co znaczy da... nadużywanie alkoholu? Bo <gry> więcej niż dwa co drinki dziennie. to pytanie, ojca. Proszę, ojca. Dlatego, że bo kiedyś, kiedyś taki żart też, że, że lekarz zabronił mi więcej niż kieliszek wina. I dlatego ktoś sobie znalazł taki kresik, do którego się butelka mieściła, no A, z... no. <laughs> więc to nie tak, możemy się nie, nie, uśmiechać, ale znaczy... do spraw trzeba poważnie, przede tak. do siebie poważnie Oczywiście. No, prawda, dla mężczyzny mówimy. jest to mniej więcej 20 gramów czystego alkoholu na dobę, to jest ta taka powiedzmy norma, Czy to, to powinno być to ograniczenie dla kobiet 10. Bez, bez alkoholu jeszcze lepiej. Bez alkoholu jeszcze lepiej. Więc to jest, to jest ta profilaktyka dla wątroby, pierwotna. No, dla wątroby również, <laughs> oczywiście. Natomiast jeszcze jest profilaktyka wtórna, czyli osoby, które skończą 50 lat bez żadnego przymusu i zaproszenia powinny pójść i wykonać sobie kolonoskopię. Czyli zbadać jelito to grube. Czy nie ma tam zmian? Nie. Szukamy nowotworu, szukamy zmian, które są zmianami wczesnymi, przednowotworowymi, polipów gruczołowych. I podczas zabiegu kolonoskopii te polipy można usunąć. W ten sposób nie przekształcą się w raka. Czyli to może być początek. I to jest ten element, gdzie eliminujemy ryzyko zachorowania poprzez właśnie profilaktykę, poprzez badania przesiewowe. I dotyczy to nie tylko raka grubego. W innych nowotworach też są badania przesiewowe, które chronią, czy zmniejszają ryzyko zachorowania. Jeżeli kobieta będzie chodzić i wykonywać cytologię, szyjki macicy, prawda, to jeżeli znajdą się tam zmiany, przednowotworowe, to one mogą być wyleczone, zanim dojdzie do e, wytworzenia raka szyjki macicy. To samo dotyczy raka piersi, prawda? Jeżeli wykryjemy guzek łagodny, czy przednowotworowy i można go będzie usunąć, to ta kobieta nie zachoruje na raka piersi. To pan, samo dotyczy... Pan profesor powiedział 40 lat, jeżeli chodzi o mężczyzn, o kobiety, też, też, to też. podobne... A jeszcze są tak zwane czynniki genetyczne, czyli jeżeli Ktoś ma zwiększone ryzyko zachorowania dlatego, że ma na przykład, że choruje na rodzinną polipowatość gruczelakowatą, czyli taki zespół dziedziczny. On się z tym rodzi, prawda? I w jego jelitach tworzą się te polipy w nadmiarze. I Około drugiej dekady życia mogą przekształcić się w raka. No to on musi wcześniej się poddać badaniom profilaktycznym, nie jak ma 50 lat, tylko jak ma 20 tak, lat. Mówimy bo... o tych grupach wysokiego ryzyka, słyszałem, że też no, na przykład ktoś w rodzinie chorował tak. jeżeli na, na ktoś, raka tak. też, wtedy pomyśleć tak trochę pomyśleć, o sobie i, pomyśleć. i ta profilaktyka. Tak, ktoś, jeżeli ktoś w rodzinie chorował, to, to krewny pierwszego stopnia jest z grupy zwiększonego ryzyka. Poza tym ta osoba, która przechorowała raka jelita grubego i została wyleczona, też jest z grupy zwiększonego ryzyka, bo proszę pamiętać, że jelita grube jest długie. I to, że rak się zrobił na przykład w odbytnicy, to wcale nie oznacza, że on nie musi się zrobić za ileś tam lat w kątnicy albo w poprzecznicy. Czyli albo w innym się gdzieś No Nie, 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 nie przerzucić, nie. tylko w innym odcinku jelita grubego. Czyli ten człowiek, który przechorował raka jelita grubego, też powinien być poddany nadzorowi, żeby na szybko i na odpowiednim etapie wychwycić wczesnego raka jelita grubego w innym miejscu. Yy, mamy profilaktykę, mamy. wykrywanie no, i, i leczenie. A leczenie, no, moim marzeniem byłoby, żeby właściwie zgłasali się pacjenci, którzy wymagają wyłącznie leczenia operacyjnego, bo to jest najlepszy sposób leczenia. Niezaawansowany rak, operujemy, pacjent w większości jest wyleczony, nie potrzebuje żadnego leczenia, ale tak nie ma. No właśnie, bo to jest zatrważające, to, to co Pan powiedział, 18 tysięcy ludzi, yy, którzy Storo zachorowali jest, tak. i 11 tysięcy umiera tak. w ciągu jednego roku. Tak, bo za późno było wykryte. Za późno było wykryte, i my takich, z takimi pacjentami się spotykamy właściwie no, praktycznie codziennie, że przychodzą gdzie mają już przerzuty. Najczęściej są w wątrobie z raka jelita grubego, ale mogą być też w płucach, kościach czy w innych narządach. A jeżeli chodzi o, o te operacje, bo to też no, koniec świata, yy, bo, bo mamy, mamy raka, ale jeżeli w taki właśnie. W właściwej, czy wczesnej, wczesnym stadium, kiedy jest możliwa operacja, tak jak Pan mówi, i pacjent wraca po krótkim okresie jakiejś takiej rehabilitacji i, i wraca, można być do siebie, do swoich zajęć, do, do, do... możliwa jest jakaś, może zmiana trybu życia, warunków życia. Na pewno. To jest, jest inaczej. I teraz taka dostępność, jeżeli chodzi o leczenie w Polsce. czy tak samo będzie nie wiem na wschodzie, zachodzie w centralnej Polsce, generalnie jest bardzo podobnie. Natomiast oczywiście ośrodki, które wykonują więcej zabiegów to mają większe doświadczenie. Jeżeli chirurg wykonuje tych zabiegów kilka, no załóżmy 10 czy 15 rocznie, no to na pewno ma mniejsze doświadczenie w leczeniu niż taki, który wykonuje tych zabiegów 100 czy 200. Więc no, w tych większych centrach i onkologicznych i w szpitalach takich dużych, ja chociażby tam, gdzie ja pracuję, w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie, to... Niewątpliwie doświadczenie lekarzy operujących jest większe i szansa na poprawniej wykonaną operację jest wyższa. A zaawansowany rak i później terapia? Bo możemy Potem terapia. terapia. Operacje, no ale jeżeli jest już coś poważniejszego i musi nastąpić terapia, pytanie o dostępność leków, jakie to jest leczenie, refundacja, prawda? Kogo na to jeżeli, stać? No, jeżeli rak. bo... Proszę ojca, to jest też tak, że nawet jeżeli na, w badaniu kolonoskopowym i w tych badaniach obrazowych wychodzi, że rak jest niezaawansowany, tylko ograniczony do jelita, to niekoniecznie musi to być prawdą. Dopiero badanie materiału pooperacyjnego, czyli to co patomorfolog obejrzy, ten materiał, który wyciął chirurg, daje nam prawdziwy obraz. Prawdziwy obraz jak zaawansowany był ten rak? I może, i często okazuje się tak, że ten rak mały, wielicie, on już dał przerzuty do węzłów chłonnych, na przykład. Albo nawet do wątroby, i wtedy już nie, nie można powiedzieć o wczesnym raku, tylko jednak zaawansowanym albo przerzutowym. I tylko operacji. I, 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 I na operacji się na pewno nie skończy. Czyli w tym momencie, jeżeli mamy bardziej zaawansowanego raka, to niewątpliwie leczenie pooperacyjne, czyli najczęściej chemioterapia yy, taka lub inna. Może to być forma klasycznej chemioterapii, czyli te tak zwane cytostatyki, które się używało od wielu, wielu lat. One są skuteczne w odpowiednim zastosowaniu. Może być też taka terapia celowana bardziej na te bardziej agresywne nowotwory i bardziej zaawansowane, czyli wtedy bardziej selektywnie niszczymy te komórki nowotworowe. O to oczywiście daje się w połączeniu z chemioterapią. Jeśli chodzi o dostępność, no to jest program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. On został zmieniony od 1 lipca tego roku, na szczęście, dlatego że do tej pory on zupełnie nie przystawał do wiedzy medycznej to, co się działo przed 1 lipca 2017. Teraz on jest znacznie poprawiony i pacjenci mają większą możliwość uzyskania nowocześniejszego leczenia, ale on też nie jest doskonały na pewne rzeczy jeszcze trzeba poprawić, żeby pacjent w Polsce był tak samo leczony, ja już nie mówię o Francji, Stanach Zjednoczonych czy Niemczech, ale w Czechach, na Węgrzech, w Słowacji. Wiele trzeba zrobić, żeby to jeszcze poprawić? No, nie, no. niewiele. Trzeba Dobra trochę dobrej woli. Dobra wola. Yy, bardzo I trochę środków finansowych oczywiście. Bardzo dziękuję. Teraz znowu tu krwi, panie doktorze. Jak z wykrywalnością, jak tutaj możemy mówić o profilaktyce, no i, i później kwestia leczenia. No właśnie zanim, zanim odpowiem ojcze, chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, o czym też mówiliśmy przed programem, że już 12 września w toruniu e, wspomniana przez pana profesora kolonoskopia, no może nie za gości bezpośrednio, nie będzie w Onkobusie kolonoskopii, ale przy ulicy Świętego Józefa, czyli tutaj przy niedaleko telewizji, w której mamy przyjemność być. Na placu przed centrum sportowym uniwersyteckim będzie OnKobus. OnKobus, który będzie mówił o tym, żeby się Polacy nie bali kolonoskopii. Żeby się nie bali, to badanie wiąże się najczęściej z bólem, wstydem. A to jest badanie bardzo ważne, tak jak, to, jak pan co profesor. To mówił, mówił, to jest profilaktyka. My uczestniczymy to jest profilaktyka, w badaniu profilaktycznym, tak żeby, żeby nie doszło się, do rozwoju raka. Żeby nie doszło do rozwoju raka. Dzięki tej kolonoskopii, która może być zarówno i bezpieczna, i, i, i skuteczna, i w końcu niebolesna, ym, także robiona w, przez dobrych fachowców w do, dobrym aparatem i coraz lepszymi, nowocześniejszymi metodami chociażby używaniem do rozdęcia tych jelit dwutlenku węgla, a nie powietrza, to, to, to też jest bardzo ważne. Można obejrzeć dokładnie, dokładnie koledzy tutaj, specjaliści dokładnie oglądają to jelito grube pacjenta. Oczywiście są, istnieją możliwości znieczulenia ogólnego, ale nie są one tak wcale polecane bardzo i nie są takie bardzo potrzebne, dlatego bo powtarza, powtórzmy jeszcze raz, jest to badanie, które w znieczuleniu takim miejscowym może być zrobione doskonale fachowo. Oglądamy to jelito. Patrzymy, czy nie ma zmian zapalnych, prawda? czy nie ma tych polipów, które mogą być podstawą do wyjścia nowotworu, mówiąc najprościej. Usuwamy. Wycięcie nawet w środku tego polipa nie boli, proszę Państwa. To w tym onkobusie znajdą się także wszystkie te rzeczy, o których tutaj Pan Profesor był łaskaw powiedzieć mianowicie sprawy dotyczące żywienia, dotyczące tej profilaktyki, jaką jest ruch, jaką jest uprawianie choćby w cudzysłowie takiego sportu, sportu szytego na miarę każdego z nas. To właśnie te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które się wiążą z przygotowaniem do operacji, będzie można zrobić sobie także z USG Jamy Brzusznej, z USG Wątroby. Zachęcamy w pełni Państwa. No jest poważna sprawa, ale ktoś nam podpowie rzeczywiście obserwując nas czy badając nas, co Dokładnie. należałoby. Zrobić. W naszym będzie kolega proktolog, profesor. będzie dietetyk, będzie edukator onkologiczny. Także zachęcamy Czyli Państwa do, do godziny od godziny 8 do 18 i to jest trzecie miejsce w Polsce, gdzie ten onkobus zawita. Był w Warszawie, był w Krynicy na forum ekonomicznym, będzie w Toruniu dniu właśnie 12. A później, Rozumiem, później uczestnicy się przebadali. Nie też sądzimy, mogli. Te, ale nie też, sądzimy, też, też mogli. Ale, ale mieli taką możliwość. Mieli taką możliwość? 12 w Toruniu. 12 w Toruniu, tak jest. 12 A następnych możemy się też dowiedzieć, Dwa, to możemy przekazać? Kraków i Gdańsk, 14 i 15. 14 Kraków? 14 Gdańsk, 15 Kraków, z tego, co, z tego co tutaj pamiętamy. Gdańsk. Ale proszę też pamiętać, że yy, przecież no, onkobus onkobusem, on tak. Ale ten kolonoskopię to się wykonuje w Polsce w prawie 100 ośrodkach. I, i w Toruniu podejrzewam, że nie jeden szpital y, oba, tak, ma zakontraktowany z Narodowym Funduszem Zdrowia badanie profilaktyczne. Dla raka Jelita Grobego w postaci kolonoskopii w Bydgoszczy również, w Warszawie również, w Gdańsku również, w Białymstoku i tak możemy to wymieniać i, to, i również w mniejszych miejscowościach. Myślę, że Włosławek również to ma. Ale mamy, Panie Profesorze, okazję przypomnieć dodatkowo zachęcić do dodatkowo. To nie jest nowe no, badanie. Mamy 500 jest tysięcy nowe kolonoskopii badanie. w ciągu roku. W Polsce wykonuje się około 500 tak. tysięcy kolonoskopii w ciągu roku, a więc to, co mówił Pan Profesor, jest niezwykle ważne, że dostępność jest. Co więcej dodam, od lekarza rodzinnego tutaj w ramach refundacji, nikogo to też nie kosztuje, można dostać skierowanie tak. bezpośrednio do poradni endoskopii, zarówno na, na przykład na gastroskopię, jak, jak i kolonoskopię. kolonoskopię. Z tym, że problem polega na tym, że te endoskopie, te kolonoskopie robi się zwykle u osób, które mają już objawy, u których no, tak, jest często tak jest. za późno. I nasza apel tutaj, żeby, a, tutaj a, tutaj o robienie żeby edukować, edukować, żeby pacjenci zgłaszali się, nie jak będą mieć objawy, no oczywiście jak mają objawy, to obowiązkowo, ale żeby się zgłaszali jeszcze, jak jest okres bezobjawowy, bo wtedy jest największa szansa, że ten nowotwór będzie mało zaawansowany, że da się go wyleczyć. Czyli jeszcze przed pojawieniem się objawów, czyli tak naprawdę mamy nie chorego, tylko zdrowego człowieka, który czuje się, że jest zdrowy, ale ponieważ ma czynniki ryzyka, on idzie na badanie profilaktyczne. Dziękuję. Panie doktorze, szpiczak. O szpiczaku, krwi, o szpiczaku rak... chcielibyśmy troszeczkę porozmawiać. Szpiczak jest jednym z nowotworów hemato-onkologicznych. Nie jest nowotworem najczęstszym. I tak jak w przypadku przewlekłego zapalenia wirusowego typu C, marskość, rak wątroby, tak jak w przypadku chociażby raka jelita grubego, mówimy tutaj, koledzy specjaliści mówią bardzo dokładnie o pewnych. Pewnej profilaktyce zarówno pierwotnej, jak i wtórnej, o tym wszystkim, że sami też mamy wpływ na to, czy ten nowotwór, taki jak nowotwór wątroby, czy przyklejne zapalenie wątroby typu C, czy raki lita Grobego wystąpi, to tak w przypadku nowotworów hemato-onkologicznych niestety nie jest dotyczy on może dotyczyć ka każdego z nas. I tutaj ta profilaktyka ogólna, oczywiście onkologiczna, istnieje. Można by było o tym znowu mówić i powtórzyć na dobrą sprawę te wszystkie takie przykazania dotyczące pewnego kodeksu onkologicznego, ale tak naprawdę ten nowotwór no, jest od nas niezależny, trochę byśmy powiedzieli i niezależny w sensie oczywiście rozwoju. Rozwija się długo, jest jednym z trzech najbardziej znanych nowotworów, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Choruje na niego obecnie. Kiedyś chorowało, niedawno jeszcze, w Polsce 3-4 tysiące osób, bo większość umierała. Teraz choruje około 10 tysięcy osób. Ta liczba pacjentów wzrasta, wzrasta dlatego, bo starzejemy się. Społeczeństwo się starzeje i taka mediana. Wieku, w którym ten nowotwór występuje, to jest około 70 lat, co nie oznacza, że nie są, proszę Państwa, osoby młodsze. Chociaż rzeczywiście poniżej 40 roku życia występuje Rzadne. bardzo rzadko, tam w 2% powiedzmy. Jest nowotworem, który zależy od wieku. I teraz jest nowotworem skomplikowanym, byśmy powiedzieli pewnie. Nowotworem, który daje na pewno niedodiagnozowanym w Polsce, na, na ten temat też często są prace, nowotworem późno wykrywanym w Polsce. Chciałbym powiedzieć, że tutaj rola także specjalisty medycyny rodzinnej, lekarza opieki podstawowej jest bardzo duża. Lekarz rodzinny nie jest w stanie oczywiście Precyzyjnie powiedzieć o tym nowotworze wcześniej pacjentowi, ale jest w stanie zasugerować, że może być to nowotwór taki właśnie, że może być to szpiczak, że może to być nowotwór krwi, zwrócić na to uwagę i pokierować do kolegi hematologa czy hematoonkologa stosunkowo szybko. Powiedzmy może chwilę o objawach, jeśli ojciec pozwoli. Bardzo proszę. Objawy są dosyć niespecyficzne, niecharakterystyczne, też ale występują. Zmęczenie, osłabienie. E... W późnym już niestety etapie bóle kostne, objawy neurologiczne, objawy polineuropatii, czy objawy radikulopatii. Następnie cechy związane z niedokrwistością, osłabienie, zmęczenie, cechy związane z hiperurikemią, cechy związane z niewydolnością nerek, ale początkowo bardzo często ten pacjent, jest osłabiony, zmęczony. Jeżeli taki pacjent przychodzi do lekarza rodzinnego, to bardzo często słyszy, czasem skarży się na bóle kostne, niestety słyszy no tak, no to pewnie jest to związane z wiekiem. A więc lekarz e, niestety nie zawsze myśli o szpiczaku albo jakiejś innej chorobie. Myśli o innych częstszych schorzeniach, jak chociażby o chorobach zwyrodnieniowych stawów, które dotykają nas wszystkich i mówi no pewnie w pana wieku mają prawo stawy boleć. Tutaj zwracałbym bardzo uwagę zarówno naszych drogich telewidzów, jak i oczywiście kolegów, którzy na pewno o tym wiedzą, a wiedzieć na pewno też powinni, o tej czujności onkologicznej, która powinna nam towarzyszyć. Dlatego, bo to jest niezwykle rzecz ważna. Otóż, jeżeli w rodzinie był taki nowotwór u pacjenta, i lekarz rodzinny, który ma możliwość. No, leczenia całej tej rodziny od wielu lat, prawda? bo jest ich lekarzem rodzinnym. Wierzę w tej rodzinie tego typu nowotwór, albo w ogóle nowotwór hemato-onkologiczny wystąpił, to niebezpieczeństwo, czy szansa, że to będzie właśnie szpiczak, jest większa, jest 4-4,5 raza większa Ale niż w przypadku innej osoby. Panie doktorze, my też jako pacjenci tak. możemy się w ten sposób odezwać, tak. powiedzieć, Oczywiście że... powiedzieć: tak. Ktoś u mnie z rodziny na tego rodzaju nowotwory, Chorowa. Następnie, no, pacjentów z tymi objawami nie możemy, jak gdyby, kolokwializm wsadzać do jednego worka i wszystkich uważać, że to jest koksartroza, gonartroza, czy inne odmiany zmian zwyrodnieniowych, bo te bóle kostne są bardzo częste, czy złamania, które, które towarzyszą, ale jest to stadium późne, jest to stadium bardzo późne nowotworu. I w końcu... Wykonanie pewnych badań, nie tylko badań radiologicznych, obrazowych, nie tylko bardziej skomplikowanych, których niestety lekarz rodzinny, jak, jak doskonale wiemy, w kontrakcie z płatnikiem publicznym nie zawsze może wykonać, powoduje, że możemy się troszeczkę więcej o, tych, o tym chorym dowiedzieć. Takim, takim na, na dobrą sprawę wszyscy koledzy hemato-onkolodzy mówią tak, jeżeli wykonasz badanie takie jak OB, i widzisz, że to OB jest wysokie, wysokie, najczęściej trzycyfrowe. A w 84% na pewno powyżej 40 mm. Jeżeli masz pacjenta, który ma objawy i masz w badaniach niedokrwistość, niedokrwistość w większości normocytową. I jeżeli jeszcze jedno, jeżeli masz u tego pacjenta białko w moczu. To możesz z pewną dozą oczywiście prawdopodobieństwa, którą określi, bo tu kluczowym będzie oczywiście hemato-onkolog, kluczowym lekarzem dla naszego chorego, który jest w centrum. Możesz z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że masz, czy możesz mieć do czynienia ze szpiczakiem. I wtedy trzeba tego chorego w trybie pilnym, w trybie pilnym, trzy wykrzykniki skierować do onkologa. Nowotwór leczony jest poprzez chemioterapię. Oczywiście są określone jeszcze badania, które zleci onkolog badania skomplikowane, badania obrazowe, też uszczegółowiające te wszystko, ale także badania molekularne, badania genetyczne, które powiedzą więcej o tej, o, o, o tej chorobie, o tym nowotworze. Niezwykle skomplikowanym i niezwykle zmiennym, niezwykle zmiennym. Leczeniem jest, są pewne protokoły, pewne terapie lekowe. E, dotyczące leków, podawanych leków, czy zespołów leków, można by było powiedzieć nawet. Tutaj, akurat, rola lekarza rodzinnego w tym zakresie już jest mniejsza, ale ona też do końca życia tego pacjenta, a ci pacjenci żyją dłużej. Znane są już doskonale przypadki osób, które żyją nawet powyżej 20 lat, co było na dobrą sprawę teraz nie, jeszcze niedawno niemożliwe. Rolą lekarza rodzinnego jest współpraca i to jest jak gdyby rzecz, która też w przyszłości, o tych ustawach ojciec pytał, o tym, o tym, co na początku mówiliśmy, to też jest przyszłość medycyny. Taka koordynacja tej opieki, którą to lekarz rodzinny może kapitalnie wypełnić. Musi oczywiście wiedzieć o swoich ograniczeniach. On nie jest alfą i omegą, ale jego rola też jest tutaj podstawowa. Centralna i podmiotowa pacjenta. Nie mówimy przecież o wyścigu zbrojeń, mówimy o ludzkim zdrowiu tutaj. Podstawowa lekarza rodzinnego, a kluczowa, tak jak tutaj w przypadku hematoonkologa. I teraz tak, na etapie tej leczenia już tego pacjenta określonymi lekami, ten pacjent żyje, wraca do domu, funkcjonuje w środowisku. Niezwykle ważne jest, żeby ten lekarz wspomagał procesy, które wokół tego się pacjenta dzieją. Bo ten pacjent bardzo często umiera na przykład z powodu banalnej infekcji. Tego pacjenta należy zaszczepić na grypę, tego pacjenta zaszczepić na pneumokoki, tego pacjenta zaszczepić przeciwko, no nie wiem, hemofilus influenzy, tego pacjenta leczyć przez zakrzepowo, Odpowiednie leczenie przeciwbólowe, bo tak jak mówiliśmy, dotyczy to bardzo często bólów, bóli kości, stawów, są liczne złamania, z którymi się ten chory boryka i który, które czasem są leczone bez diagnostyki dotyczących istoty tego złamania, dlaczego ten chory się połamał, dlaczego ma złamany ten kręgosłup. I nie zawsze to musi być na przykład uraz czy osteoporoza. Także wspomaganie leczenia niewydolności, niewydolności nerek. Szereg szereg rzeczy, które może też spełniać lekarz rodziny wespół z kolegą, z kolegą onkologiem. Ta terapia. Jeszcze, Jeśli ojciec pozwoli, no, te, o terapii można by było dużo. Tu są różnego rodzaju linie, leki, które z, z, są opracowane. Linalidomid, który bardzo często jest, bortezomid, który bardzo często jest, terapie doustne, na przykład pomalidomid, lek, o którym często chorzy, miałem okazję rozmawiać niedawno, mówią. Lek doustny, lek doustny, chemioterapia doustna. Chory nie musi iść do szpitala. Fantastycznie. No, no, nie zawsze, no tak, nie ale w ramach szpitala, tej terapii. Bo... Tak jest, no, chory bo zawsze finansowanie musi trafić. Finansowanie to jest szpitalne. Tak. Natomiast pomalidomit finansowany nie jest. Natomiast tych Właśnie. doustnych no to jest talidomit, ta lenalidomit jest finansowany. Bo tak. takich pacjentów przecież my leczymy. Ja bym jeszcze może zwrócił uwagę. No, czy jeszcze, jeszcze moglibyśmy wymienić parę innych leków, jak izaxomib albo carfilzomib, czy deratomomab, które jeszcze nie są finansowane, a które y, dają taki przełom w leczeniu szpiczaka, gdzie ci pacjenci rzeczywiście ta różnica pomiędzy tym y, tak zwanym bardziej tradycyjnym leczeniem wcześniejszym, a, a tymi nowoczesnymi lekami czasami sięga rok na korzyść, czyli o, o rok dłuższe przeżycie. To się generalnie rzadko zdarza w onkologii guzów litych, czyli tych raków tak zwanych, i żeby był taki postęp. Natomiast w tych nowotworach hematologicznych to ci chorzy no naprawdę żyją latami. To on ma tę chorobę, będzie z nią żył, ale będzie z nią żył, natomiast nie umiera. Ale ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie żeby pacjent zwracał uwagę, uwagę na takie na przykład dolegliwości, chociażby bóle krzyża. Dlatego, że sporo tych pacjentów, bo mówi się rwa kulszowa, czy jakaś tak, inna tak. rwa, prawda? Oczywiście to może być wynik dyskopatii, ale to również może być wynik choroby nowotworowej, szpiczaka lub chłoniaka. Dlatego, że nie ten dysk uciska na korzenie, tylko guz czy naciek, który znajduje się w kanale kręgowym. I takich objawów na pewno nie, nie należy bagatelizować. Tak samo sporo. Rozpoznaj stawiają nefrolodzy, dlatego że do nich pacjenci są przywożeni z ostrą niewydolnością nerek, czyli ktoś jeszcze nie rozpoznał tej choroby, tego szpiczaka załóżmy na wcześniejszym etapie, tylko dopiero w momencie, kiedy wystąpiło zagrożenie życia, bo ostra niewydolność nerek i, i, i konieczność wykonania no jest pewnym zagrożeniem życia dla tego pacjenta. Panowie, jeszcze pewnie moglibyśmy mówić. Ja też chciałbym naszych widzów zaprosić do, do rozmowy, ale z racji wizyty Ojca Świętego w Kolumbii nie jest to dzisiaj, drodzy Państwo, możliwe. Ale chcieliśmy wykorzystać obecność naszych gości w naszym studio. W Radiu Maria jeszcze będziemy rozmawiali i będzie to pewnie możliwe, ale z czym chcielibyśmy zostawić, tak? Jeżeli mogę, chociażby jedno, drugie zdanie takiego i podsumowania spotkania, ale takiego słowa. Do, do naszych widzów, którzy no, może będą zainteresowani, bo trzeba pomyśleć o sobie, a może o kimś kto w naszej rodzinie czy, czy w sąsiedztwie. Co należałoby wziąć i zrobić, panie profesor? Jeżeli profesorze? chodzi o wirusa HCV, my zaczęliśmy mówić o, o tym, co. Każdy z nas, każdy z potencjalnych pacjentów, a tak naprawdę ludzi zdrowych, może zrobić, żeby zapobiec u siebie, u rodziny, wystąpieniu marskości, raka, wątroby, e, e, zgłosić się faktycznie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I nawet jeżeli ten lekarz nie może zaoferować bezpłatnego badania, to koszt tego badania naprawdę nie jest duży. To jest 25-30 zł. Warto zrobić, wydać te pieniądze i mieć albo czyste sumienie, że nie mamy wirusa, nie jesteśmy zakażeni, albo mieć dowód na to, że powinniśmy otrzymać najlepsze z dostępnych leczenie. A tak się składa, że w Polsce w tej chwili mamy jeden z najlepszych na świecie programów lekowych. I tu prośba do polityków: nie psujcie nam tego. Dziękuję, panie profesorze. No, trzeba powiedzieć, że ponad 70% nowotworów to jest jednak nasz styl życia. Czyli zmieńmy go na bardziej higieniczny. A te około 30% to są czynniki, którym odziedziczymy po naszych przodkach, które będą nas predysponowały do zachorowania. Oczywiście na te odziedziczone wpływu nie mamy. Ale też możemy poddać się badaniom profilaktycznym, które spowodują, że nawet jeżeli ten nowotwór zaistnieje, będzie mógł być wykryty we wczesnym okresie i wyleczony. Dziękuję. Od strony lekarza zaangażowanie, od strony pacjenta zaangażowanie w swoje zdrowie, zdrowie rodziny, zdrowie osób mu bliskich i wokół, żebyśmy się rozejrzeli wokół, bo bardzo dużo jest cierpienia i kłopotów dookoła. Myślę, że apel pana profesora o tym, żeby rzeczywiście uwzględnić zdanie ekspertów zawsze na czasie. Jest on niezwykle, niezwykle niezwykle ważny. Profilaktyka, 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 pieniądze, pieniądze, organizacja. Bardzo dziękuję Panowie. Wykrywanie. I leczeni nowotworów wątroby, lita grubego i krwi. Bardzo dziękuję naszym gościom. Dziękujemy. Pan profesor bardzo. Andrzej Deptała, pan profesor Robert Flisiak i pan doktor Michał Sutkowski. Szczęść Boże. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy też i Państwu za uwagę. Pomyślmy o sobie, to nie kwestia egoizmu tak? I, i, i bycia pępkiem tego świata. Pomyślmy też może właśnie o kimś w rodzinie, to też wyraz naszej miłości i prawdziwej troski, czy może o sąsiadach. Nieraz ludzie są może mniej zaradni, my mamy dostęp do informacji, podzielmy się nimi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.